John Gray, Marsjanie i Wenusjanki na randce. Kolejna książka Graya o Marsjanach i Wenusjankach. Czyżby kolejne odgrzewanie kotleta? Nic z tych rzeczy. Powtórzeń w stosunku do wcześniejszego bestsellera prawie nie było, a jeśli były, to wyłącznie w miejscach, gdzie było to absolutnie konieczne. Książka opowiada nie tyle o randkowaniu, co o kolejnych etapach związku między mężczyzną a kobietą, a tych powinno być według autora 5. Atrakcyjność, niepewność, wyłączność, intymność i narzeczeństwo. Można się nie zgadzać z używanym nazewnictwem, ale w książce jest wiele prawdy, m.in. o tym, że faceci myślą, że związek oparty na wyłączności oznacza sukces, podczas gdy jest to jedynie kolejny etap, trzeci z pięciu, randkowania. Sam jestem tego świetnym przykładem, bo gdy byłem w związku z perwersyjnym skarbem, dokładnie tak to wyglądało i niestety źle się skończyło. Czyli po raz kolejny okazuje się, że świat byłby lepszym miejscem, gdyby ludzie czytali książki Greya. Książka co prawda nie jest idealna. Zawiera sporo rad, zupełnie nie przystając do polskich realiów. Na przykład pomysły, jak rozpocząć rozmowę z kobietą. Kompletnie chybiony przykład z podwójnym otwieraniem sobie drzwi, czy sugestia, by zainteresować się byłym partnerem przyjaciela. Brr. Jeśli szukasz pomysłów na randkę, to też się zawiedziesz, bo książka jest nazbyt idealistyczna i pomysł na randkę to sama nuda. Restauracja plus kino. Z kolei bardzo na plus można zaliczyć omówienie poziomów atrakcyjności u kobiet, dlaczego trzeba być inteligentnym oraz wyjaśnienie, dlaczego nie można być zbyt dostępnym. Dlatego jeśli myślisz o związku, ta pozycja jest dla ciebie.